Cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Chemik i zapraszam was na kolejny odcinek, można powiedzieć jubileuszowy, mamy to 30 już odcineczek z cyklu Oceniam Wasz Sprzęt, tak więc zapraszam na materiał. Na samym początku bardzo gorąco pragnę podziękować mojemu widzowi, który to właśnie sprezentował mi takie oto które było odpakowywane na live. Do których oczywiście was gorąco zapraszam, są co niedzielę i jeżeli tylko mam czas oczywiście to są co niedzielę o godzinie 19:20, w zależności jak się czasowo wyrobię. A teraz już lecimy do samego odcinka i do samego oceniania sprzętu. No i naprawdę będzie fajnie dzisiaj. Uwierzcie, moi drodzy, naprawdę będzie fajnie. Ale też jeszcze napomnę, zanim zaczniemy, że jeżeli chcecie, aby wasz komputer się znalazł w odcinku chemikowym, gdzie oceniam wasz sprzęt, gdzie wam pomagam, gdzie wam doradzam, co zmienić, jak co poprowadzić, gdzie macie błędy w waszych komputerach, to koniecznie wysyłajcie swoje propozycje, zdjęcia plus opis, co macie w środku swojego komputera. A i też nie zaszkodzi to, co macie dookoła komputera na chemik 5656, mam bazę mailcom. Jak zwykle w opisie macie maila. Tak więc już lecimy do pierwszego zestawu. Który to podesłał Bartosz. No i cóż, podoba mi się. Mamy tutaj kartę graficzną wertykalnie, co jest no rzadkością, nie oszukujmy się. Jest rzadkością, że karta graficzna nie jest tak standardowo, tylko jest postawiona do pionu, można powiedzieć. Mamy Ajo, e, mamy do wszystko upchane w dość ciasnej obudowie. No ale dobra, lecimy do dalszych zdjęć. No i jest dużo ledzików, bardzo, bardzo ładnie. Hmm... Czyliśmy czyli taki sam uchwyt na mikrofon jak już ja teraz. <grych> Zaraz to sprawdzimy. Ale podoba mi się to, że tutaj wszystko ma swoje miejsce. Nie ma, jak sami dobrze widzicie, nie ma ani jednego kabelka pod biurkiem, tak jak u mnie. Jedne co, no to te klawiatury i myszki przewodowe tutaj, mm, można by to lepiej rozwiązać. A już widzę małą wadę, u ciebie masz kartę mm, Wi-Fi na takim donglu USB zdecydowanie nie warto, jeżeli pozwala ci na tą możliwość tego, że masz mimo wszystko, że masz kartę postawioną do pionu, no to e, radzi ci zamontować taką kartę wewnętrzną e, FiFi na PC Express, to są zdecydowanie lepsze rozwiązania. Natomiast lecimy dalej. Co e, prezentuje twoje stanowisko? Są ledysowa, jest, jest jakiś łoś, Jelenie, <grym> nie wiem, zwierzę. W każdym razie. Wszystko jest naprawdę bardzo ładnie i schludnie tutaj poprowadzone, mi się ogromnie podoba. Eee, przechodząc już do samego zestawu, co masz w środku? Eee, witaj, mam 14 lat, swoje stanowisko buduję od grudnia 2020 roku, prawdę mówiąc to jest mój pierwszy PC. No to ładny masz ten pierwszy PC i naprawdę wszystko tutaj dobrze zrobiłeś. Przyznaj się, ktoś doświadczony Ci pomagał, czy sam już jesteś tak dobry od samego początku? Napisz w komentarzu, jeżeli oczywiście oglądasz. I 5400 rewelacyjny procesor Asrock Challenger RX5700XT. To jest ta karta, która jest postawiona do pionu. No, karta z Asrocka nie, nie powiem, jest to rzadkość, ale czy źle, czy dobrze. napisz jak się sprawdza, bo ja nigdy nie miałem takiej karty u siebie na testach. Płyta główna MSI B460M A Pro. Bardzo dobra płyta pod tego procka, w zupełności wystarczająca. I.O no niekoniecznie, to jest trochę for... z formy nad treścią moim zdaniem, bo ten procesor jest sam w sobie chłodny tutaj wystarczyłoby powietrze, ale okej, okay. lepiej chłodni niż za ciepło, jak to mówią. No i obudowa, to jest według mnie chyba największa wada Twojego setupu, mianowicie SG1V, ta obudowa jest strasznie ciasna z tym z tą kartą. No jest naprawdę ciasno. Pomyślałbym w niedalekiej przyszłości o zmianie obudowy na zdecydowanie większą. Dalej lecąc, 16GB RAMu, MWELO M2, zasila, 700W, wow, niezły overkill, tutaj by 500K pewnie, chociaż nie, 600 bezpiecznie by w zupełności starczyła. Kingston 2000 Patriot P210, peryferia, w sumie takie jak widzicie, fotel z na przykład. najmikrofon mikrofon SM900T, ramię Mozos SB37. Zestaw mi się podoba, jest tak jak lubię, czyli schludnie czysto. E, fajnie wszystko jest skomponowane ze sobą. Bardzo mi się podoba to, za co ogromnie cenię też e, wasze zestawy komputerowe, że monitor jest powieszony, a nie zajmuje miejsca na biurku. Fajnie też, że komputer nie stoi na podłodze, przez co się aż tak mocownie nie kurzy. Wydajnościowo, wszystko jak najbardziej w porządku. Tutaj nie czepiam się. E, jedne co to tą wiwkę wymień, no i obudowę wymień moim zdaniem, na jakąś bardziej przestronną, bo te podzespoły, no nie powiem. Trochę są tak mocno ściśnione ze sobą. Finalnie Twój oceniam zestaw na 4.0. Uważam, że jest to ocena godna e, tego, co reprezentuje sobą Twój zestaw komputerowy. O, wydajność w porządku, perfekcyjność podkładania, schludność na stanowisku, wszystko tutaj jest ok, no ale jednak wydajność jest jaka jest. Nie mówię, nie jest źle, dlatego 4.0, a nie mniej, ale też nie więcej. A więc płynnie do drugiego zestawu już przechodzimy. Drugi zestaw przesyła Piotrek. I mamy Arktika, bo poznaje po rurkach i po blokopompce. E, bardzo malutką kartę graficzną, no i płytę e, chyba na AMD. B550 Aorus, dokładnie AMD. Jeżeli chodzi o estetykę biurka, no to spoko, jest naprawdę dobrze, tylko te słuchaweczki mnie troszeczkę rażą. Szczerze, można by je tutaj gdzieś e, na jakimś haku od spodu biurka przymocować i byłoby zdecydowanie lepiej ten kabel tak wiszący, no mogłeś chociaż pod zdjęcie się postarać, ale chemik będzie zrzędził teraz. Przechodząc dalej już do samego twojego kompa, Tu mamy zdjęcie blokopompki, przewodziki, wszystko dobrze poukładane, zrobione, sam komputer nie ma się tutaj do czego przyczepić, no i stanowisko to jedynym takim mikro minusem, moim zdaniem, to jest właśnie to jak te słuchaweczki są prowadzone? Ewentualnie pomyśl o bezprzewodowych słuchawkach, też są jak najbardziej okej. Okay. Pytanie: czy ty tylko grasz i tylko używasz słuchawek do gamingu, czy też do innych rzeczy? No dobra, no to zobaczmy, co masz w środku: 5600X i 1050Ti. Co tak hmm. mi. <laughs> no dobra, pewnie na przeczekanie, bo ceny kart na razie są nadal zaporowe. Miejmy nadzieję, że trzem prędzej się to zmieni. Liquid Freezer, dwójeczka 3x120, czyli 360 diski LED LED 1Z RGB 3600 MHz. I Lighta też podświetlenie w postaci taśmy jest naprawdę spoko, bardzo mi się to zawsze podobało. Sam chciałem mieć, ale finalnie się nie dogrzegałem, Może kiedyś zobaczymy. No i podkładka Razer Goldatus Extended Chroma, czyli taka jak moja. No cóż. Naprawdę spoko. Nie wiem jak u Ciebie wychodzi ta synchronizacja, może być ciężko. Finalnie zestawik oceniam naprawdę dobrze, bo wszystko jest złożone z głową i poprawnie. No, poza tą kartą graficzną, którą stawiam, że masz na przeczekanie. Stąd ocena za ten zestaw od Ciebie na dzień dzisiejszy to jest 375. No, bo jest spoko. No, masz biurko, które jest elektryczne, a zarazem narożne. Dla mnie to jest jakaś kosmiczna nowość. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Do tego wszystkiego fajne podświetlenie. No, peryferia też w porządku. Daj pisałeś, zrobiłeś upgrade, więc mamy nowe komponenty w środku. Teraz czekamy na upgrade karty graficznej. Stąd e, ocena taka, a nie inna. E, no i też Ci polecam, jeżeli będziesz chciał to wszystko fajnie upchać sobie z bardzo wydajną kartą graficzną, to najprawdopodobniej będziesz musiał zmienić obudowę, bo ci nie wejdzie na front jakaś bardzo wydajna karta graficzna, ze względu na to, że Twoja chłodnica jest na froncie. A że Arctic Liquid Freezer ma dość grubą tą no to może być kłopot z wydajniejszymi kartami graficznymi, które są też dłuższe. Lecimy po do zestawu numer 3. Zestaw numer 3 podesłał Zbyszek i no wow, na sam pierwszy rzut oka już jest naprawdę kozacko. E, mamy tutaj najnowszą płytę Z690 Asus ROG Strix e, z chłodzeniem najnowszym też od MSI. A Komputer jest na naprawdę dużym wypasie. Poglądajmy sobie na początku, go podziwiajmy, że tak powiem. Samo biurko i wszystko na nim jest naprawdę piękne. Bardzo mi się podoba, jest super czysto, super skrudnie. Ale też, jak pisałeś, używasz swojego PC do montażu materiałów 4K. Co mnie nie dziwi, że masz tak wydajną bestię w sumie. Przejdźmy do tego, co masz w środku. A w środku. Eee, wysyłasz mi na kolejne zmiany, bo żona pozwoliła wsadzić większe biurko. No to chwała dla żony. Wszyscy się cieszymy, bo możesz rozwinąć skrzydła. Obudowa NZXT H700i. Fajna skrzyneczka. Eee, nie najchłodniejsza, ale bardzo ładna i dobrze wykonana. No i 9K 900 k no kurcze, naprawdę rewelacyjny procesor. Do tego MSI Mac Core Liquid S290, cisza, temperatury, rewelacja. Pomycham się więcej na temat tego chłodzenia, jestem bardzo jego ciekaw, bo to jest ta najnowsza rewizja od MSI, -a. no ja niestety jeszcze go nie dostałem, ale pewnie za niedługo się może coś pojawić. Płyta ROG Z390A Gaming Wi-Fi DDR4, no i to jest ta płytka, która mi się naprawdę spodobała tutaj. Według mnie jeden z lepszych wyborów, tylko jeden z bardzo drogich wyborów też. No cóż, z 690 nie są tanie. 64 GB RAMu, dysk 980 Pro, no i SX8200 Pro. No to dyskowo jest fajnie i średnio. SX8200 Pro nie jest złym dyskiem, ale nie umywa się do takiej 980 Pro. Natomiast na tej płycie masz jeszcze sporo złączem 2, więc szalej dowoli w przyszłości. Zasila 750W Gigabyte Gold. Tutaj, akurat, moim zdaniem to nie jest jakiś najlepszy wybór na świecie, ale no cóż, nie pamiętam już jaką miałeś poprzednią konfigurację, czy to jest z poprzedniego kompa, czy nie. Jeżeli teraz kupowałeś, to zdecydowanie lepiej byłoby wziąć Korsarza. Na końcu chwali się, że w końcu Premiere Pro działa jak należy. I tak też powinno być od samego w początku. Naprawdę super config pod rendering i obróbkę materiałów 4K. Myślę, że tutaj jesteś w pełni zadowolony z wyboru swojej nowej platformy do pracy, tak? bo to jest komputer stricte już do pracy, stąd karta graficzna powiedzmy tylko 3060, a nie nic mocniejszego. Natomiast samo stanowisko i sam komputer mi się szalnie podobają i za ten zestaw mogę Ci dać triple, bo masz najnowszą topową platformę od Intela. Która wydajnością jest przepotężna, przepiekielna. No cóż, byłaby lepsza karta graficzna, byłoby pewnie jeszcze więcej. I.O. to też jest przekozak, jeżeli chodzi o wydajność i jakość. Na samym biurku super. Jedne co, to jeżeli masz możliwość, powieść monitory. Na pewno będzie o wiele lepiej, niż sporo miejsca na biurku. I będzie to o wiele, wiele lepiej wyglądało. W przyszłości polecam Ci na przykład jeszcze myszkę MX Masters bezprzewodową, będziesz w pełni, w pełni zadowolony z wyboru. Ewentualnie na przykład możesz też pomyśleć o fajnej płeczce na sam komputer, a monitory przykręcić albo do blatu biurka, albo do ściany i będzie full profeska. No dobrze moi drodzy, tak więc podsumowując już ten odcinek, bardzo mi się podobały dzisiejsze Wasze zestawy. Jestem w szoku, że tak dużo było zestawów z pionową kartą graficzną, co jest, no dajmy tak mówię, rzadkością, a tu jednak widać coraz więcej ludzi się decyduje na tego typu montaż. Podsyłajcie kolejne zestawy na chemik 5356, mam bodzimy czekam na Wasze setupy, żeby móc zrobić kolejne odcinki z tej serii. A w tym odcinku to by było na tyle, ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnych. See ya!